Zakończyła się rewitalizacja placu Zygmunta Krasińskiego, zwanego potocznie kocimi lub gęsimi plantami. Zaniedbana dotychczas skarpa zyskała zupełnie nowy wygląd. Powstało tu bezpieczne zejście zarówno z ulicy Jagiellońskiej, jak i w kierunku osiedla Wólki. Drewniana kładka, ławeczki, niewielki zbiornik retencyjny oraz fontanna. Na skwerku pojawiły się też elementy zabawowe dla dzieci. To m.in. długa zjeżdżalnia. Podejrzewam, że część mieszkańców Nowego Sącza nie rozpozna tego miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Tak, proszę Państwa, to piękne kocie planty, obecnie piękne, zrewitalizowane. Całkowicie zmienił się ten teren Nowego Sącza. Chciałem w tym miejscu podziękować pani dyrektor Wydziału Inwestycji, pani Marcie Porębie, za to, że tyle wysiłku włożyła w cały proces inwestycyjny. Pomysł na zagospodarowanie kocich plant pojawił się jeszcze w 2020 roku. Do udziału w przetargu zgłosiło się 6 firm. Miasto zdecydowało się powierzyć to zadanie firmie Star z Żabna. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto z Klimatem – Zielono-Niebieska Infrastruktura za około 1,5 miliona złotych, z czego połowa to środki zewnętrzne. Zapraszamy na spacery, zapraszamy na oglądanie tej nowej inwestycji na mapie Nowego Sącza. Podobne miejsce zaplanowano także przy szkole podstawowej nr 15.